Już tylko 10 dni zostało i to wszystko się skończy. To jest takie dziwne uczucie. Ja pierdzielę ci, oglądasz mój filmik! Siemaneczko wszystkim, to ja Gneman i witajcie w kolejnym odcinku z Eurowizji w ciemno. Dziś kolejne trzy kraje i po raz pierwszy, odkąd zaczęliśmy z tą serią, ja nie mam żadnego powiązania tych trzech krajów. Naprawdę. Totalnie żadnego. Bo dziś będziemy sobie słuchać piosenek z Rumunii, z Belgii i z Austrii. W ogóle jestem ciekawy, jeżeli ktoś z was znajdzie nawiązanie, które łączy te trzy kraje, to dawać w komentarzach. I najciekawsze powiązanie mogę przypiąć na samej górze. No dobra, tak czy siak, dzisiaj to te trzy kraje będziemy przesłuchiwać i zacznijmy sobie od Rumunii. No a Rumunia w tym roku wybrała przez selekcje publiczne, bardzo rozbudowane notabene, bo na początku było 45 uczestników, później było pierdziliad eliminacji. Okazało się podczas tych wszystkich eliminacji, że tak naprawdę widzowie nie mają nic do gadania, tylko tak naprawdę jury. Faworyt widzów odpadł w półfinale, czyli zespół E-Anna, któremu ja notabene kibicowałem i w sumie dzięki tym preselekcjom mam nowy zarobisty zespół do słuchania, który gorąco polecam. Ale tak czy siak, E-Anna nie wygrała tych preselekcji, odpadli, jak już mówiłem, w półfinale. Wygrał je za to ziomek, który się nazywa WRS i będzie on śpiewał piosenkę La Mame, która ma elementy hiszpańskie, co raczej sugeruje sam tytuł XD. Więc tak, Rumunia, ziomek, który się nazywa WRS i piosenka La Mame. Zapraszam. To będzie mocny latino, oby tylko to było fajne latino. Okej, ciekawe. Dobra, rozkręca się tak typowo dość, jak na pioseneczkę latynoską. Chociaż podziwiałem się dzisiejszego flow, żeby już wzrosta. O! Refren jest fajny. Chwytliwy. Bujają, taki do pobujania się. Fajny bas. O, akordeon to będzie. Tak, to jest akordeon. Więc zarąbiście, już na plusach. Akordeon połączony z tym syntezatorem. Typowo rumuńskie disco. Lubię te dźwięki takie trochę tajemnicze, ale tak fajny klimat tworzony. Dodają trochę tej piosence. Dobra, przesuńmy trochę. Nie było łuknięcia. A też słyszałem, że trochę się zmieniło w piosence, bo śpiewa trochę inaczej. Głośniej przede wszystkim. Dobra, tyle mi wystarczy. Wielu po tej opinii może mi pewnie zarzucić, że to jest proste, że to nie jest nic odkrywczego, że to już było wiele razy wcześniej. I okej, to prawda, że takie coś już było.
i że to jakby jest technicznie rzecz ujmując powielanie schematów. Ale po tylu nijakich piosenkach, które mamy w tym roku, to taka właśnie prosta latynoska piosenka, taka do pobijania się, którą można sobie posłuchać w lecie, jak się chce trochę poczuć właśnie ten klimat lata, które już tuż notabene, to taka piosenka właśnie jest idealna. I jak już mówiłem, może ona nie jest odkrywcza, nie prezentuje sobą nic nowego, ale ma fajny vibe, jest jakaś, on się fajnie tym bawi, ma ona bardzo rytmiczny bas, głównie w refrenie i bardzo fajną część instrumentalną po każdym refrenie. Końcówka też jest wyróżniająca się na tle reszty piosenki, coś o co ja zawsze proszę i na co zawsze liczę w piosenkach. Jest po prostu większy hype słuchać w tej końcówce na tle reszty piosenki. Więc mi się Rumunia spodobała jak najbardziej. Po tylu niejakich propozycjach cieszę się, że mogę, że będę miał kolejną, którą będę słuchał sobie przez te 4-5 dni, które zostały do półfinałów. Więc mocny XD, wiem. Ale cóż, ile ja bym dał Rumunii? Myślę, że solidna szóstka bez problemu się im należy, ponieważ jest to jeden z fajniejszych utworów tego roku. Prosty, ale bardzo fajny. Dobra, to tyle o Rumunii. Przejdźmy sobie dalej do Belgii. A Belgia w tym roku, jak zresztą od paru lat, wybrała wewnętrznie. W ogóle to jest takie ciekawe, bo w Belgii są dwie telewizje i one wybierają co roku, zmieniają się co roku. I akurat z tego, co teraz się orientuję, to ta telewizja, która odnosiła sukcesy, wybrała. Tak czy siak, wybrany wewnętrznie został Jeremy Maciès, albo Maciès chyba, który jest zwycięzcą The Voice, z tego co pamiętam ostatniej edycji w Belgii. Więc głosisko musi mieć, a piosenkę, którą on nam zaprezentuje, piosenka, którą nam on zaprezentuje, nazywa się Miss You. Więc Jeremy Maciès z Belgii, który zaśpiewa piosenkę Miss You. Zapraszam. Albo w sumie dobre, jednak nie usłyszycie Belgii XD, ponieważ YouTube właśnie bloknął mi mój poprzedni film, w sensie poprzednią edycję tego filmu, gdzie i Belgia była puszczona i zablokowali ją, także muszę wyrzucić te piosenki. Także niestety nie mogę jej piosenki puścić, bo znowu mi to blokną i będę znowu musiał wszystko montować. Tylko po prostu ja zrobię cięcie, zaraz was wrócę i powiem wam, co myślę o Belgii. No dobra, jestem z powrotem, przesłuchałem piosenki belgijskie i tak. Bardzo ciekawy wokal prezentuje nam Jeremy Maciès. Taki nietuzinkowy. Bardzo podoba mi się jego delikatność we refrenach, jak śpiewa takie delikatne, miłe, hipnotyzujące dźwięki. Ale ma jedno miejsce w refrenie, gdzie tak niemiłosiernie krzyczy albo robi takie forte, czyli po prostu mocny dźwięk, który jest taki, psuje po prostu cały klimat tego refrenu i po prostu niszczy tą piękną, tą piękną harmonię, melodię. Zwrotki są fajne, jak najbardziej przemyślane, bardzo ciekawie pokazane czysto wokalnie, bez żadnych krzyków, pisków, cokolwiek. Końcówka bridge bardzo dobrze skonstruowana. Niestety nie ma upnięcia, ale Jeremy na końcu piosenki pokazuje nam swoje możliwości wokalne, które są spore jak na, czy które są spore z powodu tego, że wygrał The Voice. No cóż, generalnie odbiór Belgii jest spoko. Piosenka jakoś mnie nie porwała, szczerze mówiąc. I jak już mówiłem, ten dźwięk forte bardzo mi przeszkadza, kiedy on się drze tak w refrenach i psuje mi mega odbiór. I za to Belgia,
której chciałem punktów wydać 6, traci i dostaje taką średnią 5. Wiem, że ta piosenka jest bardzo lubiana wśród fanów, więc nie róbcie mi krzywdy, proszę. Dobra, idziemy dalej do Austrii. Austria też wybrała wewnętrznie. I wybrali oni DJ-a, który się nazywa Lumix. Kreatywna nazwa, fajna w sumie. I wokalistkę, która się nazywa Pia Maria. I zaśpiewała ona, no bo Lumix nie będzie śpiewał, ale jest też artystą towarzyszącym. Więc wykonają oni razem piosenkę pod tytułem Halo. A więc tak, Pia Maria i Lumix dla Austrii z piosenką Halo. Zapraszam. Austrię też zablokowali, więc podwójne XD, bo dzisiaj usłyszycie tylko Rumunię. Więc robimy to samo co przy Belgii. Cięcie i zaraz do was wrócę. Dobra, mamy to. Austria przesłuchana. No więc tak, DJ spisał się bardzo dobrze, szczególnie w refrenach, gdzie bas jest naprawdę fajny, rytmiczny, taki po prostu tworzy taki fajny hype, który mega rozkręca ten refren. Niestety wokal Pii Marii mi bardzo przeszkadza. Brzmi ona już w oficjalnej wersji studyjnej jakby trochę pijała, a z tego co wiem, to na żywo jest jeszcze gorzej, więc boję się tego usłyszenia tego na żywo, szczerze mówiąc. Jej wokal mi przeszkadza w refrenach w miarę. W zwrotkach jest jeszcze okej. Nie jest to jeszcze aż tak odpychające w zwrotkach, które jednak ja bym osobiście podkręcił. Końcówka bardzo fajnie, z użyciem perkusji tylko i to bardzo tak fajnie buduje napięcie. Chociaż uważam, że między drugim refrenem a końcówką właśnie powinna być solówka na keyboardzie, która bardzo często jest w muzyce klubowej dodawana. W sensie wiele piosenek z gatunku muzyki klubowej mają właśnie taką solówkę i myślę, że w tej piosence ona by zrobiła bardzo fajną robotę. No ale cóż, no i końcówka takie bez szału, Pia Maria trochę bardziej popiała i tyle. Jakby refren szedł w kółko, to mógłbym dać 8 punktów bez problemu, ale z racji, iż mamy resztę piosenki, która trochę jest gorsza od refrenu, no to dam mocne 5, co mi tam szkodzi. No dobra, to tyle na dziś. Dziękuję wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że podobały wam się wszystkie 3 piosenki, pomimo że usłyszeliście tylko jedną. Dwie możecie sobie obczaić na YouTubie, no spokojnie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Najprawdopodobniej w piątek. Trzymajcie się, moi drodzy. Hejo!